Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Sobota, 3 luty. Na termometrze dzisiaj tutaj u mnie na zachodzie, zobaczcie, to chyba bardziej wiosna jak zima. Pada taki drobny, delikatny deszczyk. Bydełko zajada siano. Temperatura pozwala, żeby one były cały czas na dworze. No i powiem Wam, że zresztą to już niejednokrotnie mówiłam, że taki naturalny wychów na powietrzu jest dla zwierząt najlepszy. One się bardzo szybko przystosowują do warunków naturalnych, ale warunek jest taki, że nie można ich z obory wypuścić jesienią i zostawić na zimę, bo wtedy one będą chorowały. A jeżeli wypuści ich się wiosną, jak temperatury już są wysoko na plusie, one się spokojnie przystosują do warunków naturalnych i później zdecydowanie lepiej rosną, rozwijają się. I powiem Wam, że my już tak trzymamy bardzo długo, kupę lat, i praktycznie bydło nam w ogóle nie choruje. Natura wie, co robi, tak samo i zwierzęta. One bardzo szybko wejdą w jej rytm, mimo iż są hodowane przez rolników, to jednak szybciutko do tej natury się przyzwyczajają i wchodzą w jej rytm. Ja tutaj mam tą możliwość, że swoje bydło obserwuję i bardzo ciekawe obserwacje poczyniłam. Powiem Wam, że ktoś tutaj teraz może powie, oj, czy jemu nie jest zimno, bo też takie zapytania były do mnie, czy temu bydłu nie jest zimno. Powiem Wam tak, że one właśnie będąc cały rok przystosowują się do warunków naturalnych i dostają taką później na jesieni sierść. Nawet cielęta w łonie matki już przystosowują się do tego, że są właśnie na dworze, są w naturze, i jak się cielą takie cielaczki marcem, w marcu czy w kwietniu, bo tak okres wycieleń przypada, to są pokryte takim futrem jak baran, a te, które są trzymane na oborach, jak się takie cielaki cielą, to sierść mają gładziuteńką, taką delikatną, tyci, takie można powiedzieć włoski, a te są porośnięte futrem jak barany. Niby mamy dopiero luty, ale tutaj u nas na zachodzie temperatury są dosyć wysokie i zobaczcie, jak wszystko zaczyna budzić się do życia. Tutaj jest bez. Pąki są już bardzo nabrzmiałe. Jeszcze jakby było tak na plusie, tak jak dzisiaj, po 10 stopni, a teraz głoszą 2 tygodnie, to prawdopodobnie wszystko tak ruszy do życia, a później przyjdą przymrozki, tak jak to już nieraz bywało, i wszystko pomarznie. Tutaj też jest bez. Biały, pełny. Tutaj musimy teraz wyprowadzić jeden pęd, bo ściął go nam bóbr i ten bez puścił kilka odnóg. Trzeba tutaj to wszystko skorygować. Leszczyna kwitnie bardzo ładnie. Dzisiaj pszczoły nie chodzą, bo jest pochmurno, pada, więc one siedzą w ulach, ale gdy tylko wyjdzie słońce, to tutaj będzie jeden brzęk. One będą pozyskiwać pyłek i to jest to, co pokazywaliśmy z Asią w ostatnim odcinku z suchlicy. Pyłek, który jest bardzo cenny dla naszego organizmu. Kotki kiedyś, nie wiem, czy wiecie, ale w czasach takich przedwojennych były przez ludzi pozyskiwane i dodawane do mąki. Przed wojną nie było takiego dostępu do żywności jak teraz. Była ogólnie bieda, czasy były ciężkie i często na przednówku brakowało mąki, brakowało pożywienia. Co to jest przednówek? Przednówek to jest sezon przed sezonem zbiorów. Tak jak teraz, luty, marzec, kwiecień, to jest w rolnictwie tak zwany przednówek i wtedy na przednówku niestety bywał głód. I ludzie, żeby przetrwać, żeby zaspokoić głód, napełnić żołądki, właśnie zbierali kotki, leszczyny, mielili je i dodawali do mąki. Było to takie oszukanie wypieku chleba. W ten sposób ludzie doczekali później do sezonu, gdy już tych plonów było na tyle, że mogli, no, nie cierpieć głodu, krótko mówiąc.
zaczyna dosyć mocno padać. Będę zaraz uciekać do domu, żeby za bardzo nie zmoknąć. Luty, mimo że jest miesiącem zimowym, to już tak naprawdę jest miesiącem, w którym zaczynamy wykonywać pracę w ogrodach, na działkach czy w ogródkach przydomowych i tych prac jest już dosyć dużo. Przede wszystkim tak po 15 lutym, po połowie lutego i jeszcze początkiem marca przycina się jabłonie, grusze i śliwy. Taki odcinek też będzie. Robi się już przycięcia winogron. Jeżeli ktoś nie wykonał tego późną jesienią, to właśnie teraz jest ten czas, żeby przycinać winogrona. Tutaj mam winogrono przycięte, tam w tej folii, w tym namiocie foliowym jeszcze nie. Też będzie odcinek, jak przycinam winogrono. No i maliny. Maliny już powinny być dawno przycięte. To są te maliny, ja to mówię, jesienne, które owocują aż do przymrozków i one powinny być już przycięte w grudniu. No ja tutaj jednak chcę je przesadzić sobie na pole i tak miałam zamiar robić to w styczniu, ale niestety weszła woda, co już wiecie, i te maliny jeszcze tutaj zostały. No poczekam jeszcze z tydzień, ze dwa i jeżeli woda zejdzie, spadnie, bo zaczęła ona już dosyć mocno opadać, na polu da się wejść, no to te maliny będę przesadzać i przycinać. Dlaczego ich jeszcze nie przycięłam? No z prostej przyczyny, bo wiecie co, jak ja bym je przycięła, ciężko by było mi je później znaleźć. Ryłabym tutaj jak dzika świnia w tym ogródku w poszukiwaniu sadzonek, a tak no są one bardzo widoczne. Wykopię sobie z pędem, posadzę, przytnę i bardzo fajnie one mi się przyjmą. Nie ma takiej obawy, że się nie przyjmą. Okulary mi zapadało. Muszę sobie je przetrzeć. W tamtym roku też tak miałam właśnie, że przesadzałam maliny i dosyć późno to robiłam, bo też jakoś w lutym powykopywałam je właśnie z pędami, posadziłam sobie na ogrodzie tam, na polach, przycięłam i bardzo pięknie mi się przyjęły, cudownie owocowały, zresztą odcinki były to, widzieliście, także to nie jest jakiś tam większy mankament, że one jeszcze nie są przycięte. Na dworze pada, troszkę zmokłam, okulary już sobie przetarłam. No i tak jak mówię, no luty jest już takim miesiącem, w którym tak naprawdę jest już dosyć sporo pracy. No ja też już tutaj zaczynam, będę pomału zaczynać działać. Przede wszystkim ponownie wymyję szklarnię mydłem potasowym, aby ją jeszcze po zimie odkazić. Mydło potasowe bardzo dobrze sprawdza się do mycia szklarni. Raz już to zrobiłam jesienią, teraz zrobię jeszcze drugi raz. Też rozrobię sobie tutaj miksturę z czosnku i Wam polecam 3 ząbki czosnku zmiażdżyć i zalać litrem takiej letniej wody, nie gorącej, pozostawić to na noc. I później takim roztworem można to rozrobić 1 do 2, przelać sobie ziemię, to da to, ale powiedziałam, to da to. Ta mikstura sprawi, że odkazimy sobie bardzo fajnie glebę w szklarni, czy nawet można taki zabieg wykonać na naszych grządkach, żeby ewentualnie jakieś tam pozostałości patogenów po zimie zlikwidować. Takim samym roztworem można już opryskać drzewka, żeby też to samo działanie, żeby po zimie pozabijać jakieś pozostałości patogenów. W opisie, kochani, w opisie kliknijcie palcem w tytuł, podam proporcje tego roztworu, żebyście mogli sobie odczytać. Będą też dalsze wszystkie rzeczy, które będę tutaj mówiła, także to wszystko będzie w opisie. Co jeszcze? Na pewno już można zacząć uzupełniać sobie ziemię w szklarniach. Będzie taki odcinek, bo za około tydzień również zacznę uzupełniać ziemię. Powiem, jaka jest najlepsza, jak to zrobić, żeby później
pięknie nam wszystko plonowało. No i to już jest czas zaczynania pierwszych wysiewów. Przede wszystkim, jeżeli nie macie zmarzniętej ziemi, bo wiem, że jeszcze gdzieś tam na południu nawet śnieg leży, ale jeżeli możecie tylko wejść na ogrody, na wasze działki, bardzo dobrze jest już posiać pietruszkę. Z tego względu, że pietruszka, ona jest specyficzna, nasionka wschodzą bardzo długo, miesiąc czasu, nawet do 6 tygodni i potrzebują one, aby wzejść, dosyć takich sprzyjających warunków ciepła i wilgoci. Jeżeli wstrzymacie się z wysiewem pietruszki do kwietnia, tak jak siejecie inne warzywa, to niestety ta pietruszka będzie miała mizerne wschody, może w ogóle nawet nie wzejść, co w tamtym roku wielu z was zaobserwowało i mówiliście, właśnie pisaliście mi, że pietruszka nie wzeszła, pietruszka nie wschodzi. Ostatnie lata, zobaczymy jaki będzie ten rok, ale ostatnie lata były suche, mieliśmy suszę. I przeważnie maj, koniec kwietnia już było po deszczach. Wchodziliśmy w etap bez opadów. No i takie nasionko, które nawet zostało wsiane w ziemię wilgotną, ono później już przez działanie słońca, wiatru i warunków pogodowych ta ziemia obsychała. I to nasionko nie miało wystarczającej wilgoci. Tak jak mówię, pietruszka jest warzywem, nasionko pietruszki właśnie jest takie specyficzne, że ono wschodzi bardzo długo, więc no niestety nie wzejdzie, bo tak jak fasolka, groszek, no to już prędzej sobie poradzą, bo tutaj można namoczyć i one szybciej nam wyskoczą, jak ja to mówię. Także pietruszkę już. Ja też bym siała, ale niestety na polu mam jeszcze mokro i nie wejdę w ogród. Będę czekać, aż będę mogła wejść. Tydzień, dwa, trzy, nie wiem kiedy to będzie, ale na pewno pietruszkę będę siała. I pietruszka odmiana Hall Blanche berlińska. To jest pietruszka, która jest starą pietruszką, siała ją moja babcia, siała ją mama, tylko że wtedy ona była pod nazwą berlińska, dzisiaj jest Hall Blanche. Nazwa tej pietruszki będzie w opisie, bo też prosiliście, abym nazwy nasion podawała, także zerknijcie sobie do opisu. Można wysiewać już również marchew. Marchew odmiana Flake, Flake 2. Tak się ją pisze, flakę, przez tutaj 2 e na końcu. Też będzie podana nazwa w opisie. To są odmiany, które polecam. U mnie się naprawdę dobrze sprawdzają. Są to odmiany ładnie rosnące, przyrastające na długi korzeń, nie łykowacieją, nie parcieją i są wierne w plonowaniu. O nich się już wypowiadałam, także tutaj na wiosnę powtórzymy, co do ich plonowania dzisiaj tak szybko, co już robimy w lutym. Także marchew też można siać, chociaż ja w tamtym roku posiałam też końcem lutego marchewkę i przeszła mi chyba jarowizację, bo bardzo dużo miałam pośpiechów. Ona mi puszczała baldach i kwitła, także prawdopodobnie jak wzeszła z wiosny, przyszły przymrozki poniżej tych 3 stopni i ona mi przeszła jarowizację. Więc tutaj no, jest ryzyko gdzieś, że ona później jednak przemarznie. Nie zmarznie, bo marchew nie marznie, ale przemarznie i przejdzie jarowizację i będzie pędziła w kwiatostan. Nasiona marchwi pietruszki polecam wam wysiewać gęsto. Dosyć często w tamtym roku słyszałam w pytaniach, dlaczego wysiewam tak gęsto, że szkoda nasion, to jest marnotrawstwo. Po pierwsze, u mnie później rośliny, które przerywam, przynoszę królikom, mam bydło, czy chociażby nawet kurom na zielono rzucam zieleninę, także nic się nie marnuje. Można spokojnie dać to na kompost, ale co najważniejsze, nasiona marchewki i pietruszki
muszą być wysiane dosyć gęsto. Z tego względu, że między tymi nasionkami tych właśnie warzyw zachodzi taka współzależność. One posiane gęsto wytwarzają coś takiego, ja tutaj teraz od strony naukowej nie powiem Wam, jak się to nazywa, ale wytwarzają coś takiego, że mają siłę wzrostu. Jeżeli te nasionka będą posiane punktowo w jakiejś tam już od razu odległości, ta współzależność nie zachodzi. Te nasionka wschodzą niestety gorzej, niestety słabiej i taka roślina później słabiej się rozwija. Też nie polecam nasion na taśmie, z tego względu, że ta sama sytuacja. Są one już od razu odhaczone punktowo i ja nawet siałam dla Was, pokazywałam w zeszłym roku marchewkę posianą z taśmy i wysianą z torebki gęsto. Różnica była niesamowita, możecie się cofnąć do filmu z tamtego roku, gdzie właśnie taki eksperyment był pokazywany. Nawet w naci była dosyć duża różnica, drugie tyle była mniejsza, korzeń marchewki był dużo cieńszy, dużo krótszy. W lutym też już wysiewa się por i seler. Można wysiewać go do doniczki i później pikować w szklarni czy do skrzynek, ale też można wysiewać go prosto do ziemi w szklarni. Ja gdzieś tak po 15 chyba wysieję sobie por i seler prosto do szklarni, nakryję agrowłókniną zimową, białą, złożę ją podwójnie, żeby bardziej mi chroniła przed ewentualnymi ujemnymi temperaturami i te roślinki bardzo ładnie wzejdą. Później seler rozpikuję, bo tak na przestrzeni lat już wypraktykowałam, że seler naprawdę lubi przesadzanie, lubi pikowanie. No i jak się go przesadza, skraca mu się korzonki, to on bardzo ładnie rośnie w dużą gałkę. Także tutaj pikowanie selera jest wskazane. Por z kolei niekoniecznie. Jego wysieję sobie w szklarni, on będzie rósł aż do momentu wysadzania na miejsce stałe na ogrodzie. Jeżeli ktoś nie ma szklarni, można zrobić inspekt. U mnie mama z babcią też taki inspekt miały. I jak pamiętam, jak chodziłam do szkoły rolniczej w Mieszkowicach, to też takie inspekty były porobione. I my tam, jak mieliśmy praktyki, to pani Markowska uczyła nas, jak tam ten inspekt przygotować na wiosnę. Pamiętam, jak żeśmy liście znosili i tak któregoś chyba razu, to było kasztanów, żeśmy nawrzucali. No, dla żartu. I te kasztany później na wiosnę, jak zaczęły rosnąć, słuchajcie, to była w inspektach plantacja kasztanów, ale taki inspekt jest bardzo łatwo zrobić. Trzeba wykopać dziurę w ziemi, gdzieś na taką głębokość, no dobrze by było, żeby ta dziura była do kolan. Wtedy im głębiej w ziemię, tym jest cieplej, bo jeżeli go zrobimy na powierzchni ziemi, no to będziemy mieli te rośliny, ten inspekt narażony jednak na jeszcze temperatury ujemne, przymrozki. A jeżeli on będzie głębiej w ziemi, nie będą się te rośliny aż tak bały tych temperatur ujemnych. I u mnie w domu też było coś takiego, że ta dziura była wykopana, dookoła były deski zrobione i tam była ziemia kompostowa i w tym mama z babcią siały rosadę kapust, czy chociażby por, czy seler. Taki inspekt właśnie był. U mnie w domu też, jak sięgnę pamięcią, jak jeszcze pamiętam te inspekty, to mama z babcią, jak przychodziła wiosna, posiały już te nasionka, to dodatkowo obkładały dookoła takimi kostkami słomy, bo teraz to balujemy to wszystko w bele, ale kiedyś była mucarnia, była taka maszyna, która kostkowała słomę, więc tych kostek mieliśmy pod dostatkiem i babcia z mamą obstawiały tak dookoła i na to była położona taka rama, tam było, na jednym inspekcie było okno
okno takie no, z domu wyciągnięte, a w drugim było zrobione, dziadek zrobił z desek i folia. I to było obłożone kostkami, na wierzch jeszcze pamiętam, na noc przykrywały różnymi kocami czy jakimiś starymi kurtkami. Rano szły i odkrywały, żeby temperatura słońca ogrzewała ten inspekt. Tak sobie kiedyś ludzie radzili i tak można sobie radzić również i dzisiaj. Ta metoda się naprawdę bardzo sprawdza. Trzeba wysiewać już pomału również bakłażany, bo one dosyć długo rosną. No jeżeli wysieje się je gdzieś tam w marcu, dopiero w połowie marca czy po 20, to później będziemy długo czekać na te bakłażanki, a tak będą one zdecydowanie prędzej. Dobrze jest już wysiać koper. Z tego względu, że jak tylko przyjdzie cieplejszy czas, słońce ogrzeje ziemię, będzie tydzień takiej pogody ponad 10 stopni, koperek zacznie wschodzić. To samo z pietruszką i marchewką. Nie bójcie się, że jeżeli teraz wysiejecie nasionka, przyjdzie zaraz tydzień czy dwa ciepła i one wzejdą. One jeszcze nie wzejdą z tego względu, że w nocy spada mocno temperatura, w dzień jeszcze nie mamy tej temperatury 12-14 stopni, i te nasiona nie wzejdą. One do wschodu potrzebują około 12-14 stopni, przynajmniej kilka dni pod rząd. I jeżeli taka temperatura przyjdzie w marcu, czy tam początkiem kwietnia, koper wzejdzie. Będzie on silny, będzie on zdrowy i przede wszystkim nie zaatakuje go tak szybko mszyca. Dlaczego? Dlatego, że mszyca przeważnie atakuje dopiero końcem kwietnia, początkiem maja. Ona wtedy jest aktywna i wtedy atakuje. A do tego czasu koper wysiany teraz będzie już taki duży i będzie bardziej taki odporny na tą mszycę i my z nią bardziej sobie poradzimy. No i pomidory. Jest dużo zapytań o pomidory. Czy już je wysiewać? Słuchajcie, tutaj musicie wszystko dostosować do własnych warunków, do swoich możliwości. Oczywiście, że można wysiewać, ale musicie wiedzieć, że pomidory dosyć szybko wzejdą i na parapetach one będą szybko szły w górę. Więc pomidor wysiany już teraz w styczniu, końcem lutego, początkiem marca musi być koniecznie wyniesiony do szklarni, żeby spowolnić mu wybieganie. Jeżeli nie macie szklarni, nie macie tuneli foliowych ogrzewanych, czy nawet szklarni ogrzewanych, jeszcze czekajcie, nie wysiewajcie pomidorów, bo to jest stanowczo za wcześnie. Później zostaniecie z tymi pomidorami na parapetach. Wysiejecie około 10 marca, i również pomidorów się doczekacie. W zeszłym roku wysiewałam pomidory dopiero właśnie początkiem marca, jakoś tak chyba 5 czy 6 marzec wysiewałam i pomidorów miałam tak. Zdążyłam się nimi nacieszyć, zdążyłam narobić ogrom przetworów. Tak samo i wy. W tym roku być może z 5 nasionek wysieję sobie za powiedzmy tydzień, może dwa, tak około 15 w połowie lutego wysieję sobie z 5 nasionek i później wyniosę je do szklarni. Ale tutaj ja podkreślam, będę szklarnię ogrzewać, będę ją dogrzewała, więc tutaj na taki wybieg mogę sobie pozwolić, żeby te pomidory wcześniej mieć. Ale więcej ich siać nie będę, bo po prostu nie dam rady później sobie z nimi poradzić. Także tutaj z pomidorami naprawdę przemyślcie to 5 razy, zanim wpakujecie się na przysłowiową minę. To by na dzisiaj było tyle. Pracy już się zaczyna, już warto się krzątać, robić porządki na grządkach, wygrabiać liście po zimie, robić korekty drzewek. Kto nie posadził jeszcze czosnku wokół drzewek, możecie to śmiało zrobić teraz. Jeżeli są drzewka jeszcze nie pobielone, również możecie je pobielić, żeby wylikwidować ewentualne szkodniki, które siedzą w korze. Można już, tak jak mówiłam, robić takie prace porządkowe. Także tutaj już trzeba zaczynać działać. Odcinki będą na bieżąco, co, jak będę wykonywać, co będę robić. Także wszystko w swoim czasie. Na dzień dzisiejszy będę się z Wami żegnać. Życzę Wam
cierpliwości, radości i zadowolenia z tych takich już pierwszych prac, no i odpowiedniej chyba pogody, bo to jest teraz najważniejsze. Chociaż pory roku powinny iść swoim torem, swoim rytmem, bo naprawdę na wszystko przyjdzie czas. Trzymajcie się, do następnego.